No, super rozpoczęcie w totalnej ciemni. Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piecho, to jest Outlast i właśnie sobie przypomniałem, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek. Kanaletto. Dobra, to może tak, boczkiem to po pierwsze, ale może jednak troszeczkę szybciej. Okej. Lewo czy prawo? Tutaj dynda sobie kolo na rurce. Może jakiś akrobata, który po prostu się znudził i umarł. Gorzej, jak wpadnie do wody i zacznie za mną biec. Nie, dobra, kit. Nie chcę pod nim przechodzić. Dobra, ale z tamtej strony, cholera, muszę przez tą wodę iść. Tu nic, dobra, nic nie pominąłem, chodźmy tędy. Co było? O, nie, ale przydałby się naprawdę klawisz od... obrotu o 180 stopni. Byłby bardzo wskazany, dobra. Dobra, dobra, ale i tak będę bokiem chodził. Dobrze, nie zawadzam głową. O rurki. O kurczę, dobra, ale te zaworki są mi dobrze znane. Z innych gier tego typu, których let's play oglądałem wcześniej, więc ta buchająca para aż tak mnie nie przestraszyła. Dobra, światło. Jest! Ale nie wiem, jeżeli mi się nie mylę w dalszym ciągu, to powinny być kanały. A co jest z muzyką? Dzieje? Myślałem, że trochę nutę coraz głośniej słyszałem, a to źle zwiastuje. O cholera, chyba już ich nie ma. Tutaj, lecąc do przodu, po prostu na przebój. O, dawaj na bok, dawaj. Oh shit. I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Vernicke died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Przerąbana, ale jesteś pewien, że nie muszę się ciebie bać? To, że zbudowałeś sobie chatkę, nie jest źle. Dobra, ale trzeba by na pewno. Miles coś zanotował, od razu może to przeczytajmy. Po prostu. Vernicke nie żyje. Ale to już było w poprzedniej notatce Myers, więc nie wiem, o co ci chodzi. Przybywający tu obłąkani wiedzą, że doktor Vernicke nie żyje. Jeden z nich zapytał mnie o eksperymenty, które zmarły lekarz przeprowadza na żyjących pacjentach. A o co chodzi z tym projektem Wallrider? Zresztą nie podejrzewam, że Merkow specjalnie użył, nie wiem, tej Ouija boarda, tej tablicy z literkami, czy po prostu seans spirytystyczny sobie urządzili i przywołali ducha doktora, ale to jest bardzo specyficzny duch, jeżeli by go przywoływać tak przy stole. Wywoływanie duchów, no to czego robić podobno nie wolno. Nie wiem, nie próbowałem, ale właśnie dlatego, że nie wolno. Lepiej nie kusić losu. Ej, jest bateria. No, na szczęście nic nie wyskoczyło przed moją twarz. Dobra, szkoda strażników oczywiście, no ale... No ktoś musiał zginąć, żeby ktoś mógł przeżyć. Kurde, mam nadzieję, że to będzie Miles. Właśnie. Dobra, więc te z twojej strony zero przypału powiadasz. No to może... do dziury? No ale po co wchodzić, schodzić, wchodzić, schodzić? Kurcze, no utrzymajcie gameplay na jednym poziomie. O, nie no, dobry początek, ale teraz póki co jeszcze nic mnie nie wystraszyło aż tak poważnie w tym odcinku. Oj. No ty mi tutaj takiego moonwalkingu nie urządzaj. Okej, okay. Dobra, co my tu mamy? Female ward czy male ward? Znaczy ja bym uderzył w female? Na pewno powinno być czyściej. Dobra. A, oczywiście, zamknięte. No wpuśćcie mnie tam. Albo w sumie jak tam jest tak ciemno, to może lepiej nie. Ja sobie w tym momencie zacząłem z końca tego tunelu nabiegać jakaś kobieta i zatrzymałaby się oczywiście na klatce, ale sorry, ja bym się zsikał w gacie. Oh, szkoda, że tego nie wykorzystali. Poza tym nawet nie wiem, czy to są jakieś modele kobiece. Czasami po prostu obłąkani faceci. Dobra. Coś się pozbywa dowodów. Przecież tam jest jasno. I nawet światło cię nie uchroniło przed śmiercią. Kurde, ale beton, ale na pewno nie żyjesz, nie? Dobra. I tego się trzymajmy, niech tak zostanie.
Dobra. Nie dać się obryzgać wodą niepotrzebnie. Pewnie i tak się wykąpiemy prędzej czy później, ale jeszcze nie teraz. Dobra, jest kawałek czegoś. Jest i noga. Kurde, nie wiem. Ludzie gubią członki po drodze. Nie żyjesz, nie? Dobra, głowa pod wodą. To dobrze. Świadczy o jego zgonie. Czyli nie wstanie, nie będzie mnie ścigał teraz. Co, gdzie? Tam? Dobra, wzburzona woda z tamtej strony. Co jest grane? Co to było? Tutaj? Czy tu? Tu mam się czołgać? Serio? Dobra, ja bym chciał spróbować mimo wszystko. Szczęścia z drzwiami? Nie. Beton, no to co? To dajemy, kurde, brocząc w krwi, bo to naprawdę nie mogą być aż tak brudne ścieki. O cholera. Ciasne pomieszczenia. Jakby ktoś miał klaustrofobię, to bym mógł się teraz delikatnie zestrać, a na szczęście nie mam. A dobra, zmienimy bateryjkę. No już myślałem, że mi coś wyskoczy. Nagle. Narożnik. Dobra, tutaj chyba kratka, no właśnie, więc tu nie ma co iść, ale mogę obczaić, co tam jest. Półeczka, woda. W sumie nic ciekawego. Nic wartego sporządzenia notatki chociażby. Ale chyba właśnie tutaj wejdziemy. Dobra. Oj. Czyżbym kogoś usłyszał tam na górze. Dobra. Coś tam było. Obraz się zatrząsł. Może ktoś wajchę przestawiał. Ale czemu nie mogę skokiem wstać? Muszę pamiętać, że tylko i wyłącznie na kółeczko. Okej, dobra. Bateria? Jakaś może coś, coś, coś? Nie. Dobra, czyli te się da otworzyć, a co z tymi? Też. Chyba. Shit. Dawaj tą kamerę jednak. Okej, do... Coś tam widziałem? Nie. Okej, dotrzaśnijmy. Żeby nikt nie przelazł. No i tu to samo, ta sama technika, delikatne uchylenie z włączonym laptowizorem. Dobra. A, szysz. Myślałem, że to składzik jakiś, a tu... Ten oto pan, bardzo chce mnie capnąć. Nie wiem, podać ci coś? Nie wiem, może ten papier z pierwszego odcinka. W końcu podjąłeś decyzję, że na czas wstać z klopa, przebiec się delikatnie z osranym tyłkiem i znaleźć papier na własną rękę. Pomóc? Serio? Aha, jak podchodzę bardzo blisko, to przestajesz wyciągać rękę. Jak miło, czyli jednak nie chciałeś capnąć mnie. Nara? Nie będę przeszkadzał. No to okej, okay, no to musimy wejść tu w takim wypadku. Też dawno już nie było żadnej ucieczki przed nikim. Może tam na dole. No nie, no na pewno nie będę słyszał takie złowieszcze dźwięki. Właśnie mają miejsce. Nie, 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 nie. A dobra, teraz już mogę. Spróbować przeskoczyć? Ej, udało się. Ej, ja byłem w wodzie to dosłownie sekundkę. Okej, tam widzę wejście na górę i oczy. Kolejnego akrobaty. Nie wiem, czemu oni ich przywieszają? Nie prościej było zrzucić na dół. Ej, dobra. To jest naprawdę tak ciemno, że bateryjki są na wagę. Złota, co jest? No, myślałem, że woda pod prądem. Dobra, dobra. Cholera, jasne. No, nie lubię w wodzie chodzić. No, co jest z tym trupem? Dalej nie żyje, dobra, trzeba zmienić. Dobra. Nie ożyjesz na pewno, nie? Okej, ja bym poszedł tu. Coś znajdę? Nie. Niestety. Aż w ogóle czym ja sprintuję? Przecież tutaj pełen spokój powinien być. Czemu znowu tu? Ale stop, to jest chyba po drugiej stronie już. Tam nie przejdę. Tu nic nie ma, okej. No przestań tak robić, kurde. Nie zanurzaj kamery, jak nurkujesz. Dobra, szybciej. To jest max. Szybkość Milesa. O, kurna, dobra, co to było? Nieważne, nieważne, Miles. No kurczę, trzeba było się wspiąć. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Dobra.
Tu jesteśmy po drugiej stronie. Delikatnie do przodu. Okej. Co jest 5? Co jest... Czemu to się tak trzęsie? Coś trudno, muszę... O cholera, nie, 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 tak to mi się nie zanurza, ale widziałem te zwłoki tam. Moment, a serio? Nie, nie mogę się zanurzyć sam. O cholera, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nawet nie wiem gdzie iść, tam coś jest. Chyba. O, szybciej, Max. Im krócej tutaj będziemy, tym lepiej. A! Trzy. Powiedzcie, że on jest tylko jeden. Czy właśnie nie cofam się na jakiegoś bezpośrednio? Powoli. Ale dobra, wnioskuję, że mam iść tam, skąd on przyszedł, nie? Cholera. Gdzie ja wlazłem? Oby był tylko jeden, serio. Skrupcio! To jest grubcio, on sobie tak chodzi tutaj. Ja myślałem, że to zwykły frajer. Dobra, dawaj szybko, chyba zdążę. Okej, okay, co tu się dzieje? Jest drabina, na górę. O, gdzie on jest? Nie, tu nie wejdę. Nie wejdę. Ej, nie, kurde, trzeba uciekać teraz. Gdzie tu jest wyjście? Where's the exit? God damn it. Nie, ale w ogóle gdzie on jest? Gdzie jest grubcia? Zgubiłem grubcia. Źle, to bardzo źle. Cholera, dobra, może jakoś faktycznie tędy się uda. Ej, ej, ej. Moment. Pewnie, że nie. Pewnie, że nie, kurde, a może... Nie, ale gdzieś go słyszałem. Ej, tu są schody, dobra? Czy on jest? No stary, kurde, ja cię słyszę, ale gdzie ty jesteś? Jakiś cień, coś. No teraz by się surround przydał, ale kurczę, tak jak mówię... O, dobra, widzę oczy. Widzę oczy, to nie jest zwykły refleks świetlny. Wcale, a wcale. O kurde, coś się zaszyłem. No dobra, ale którędy on idzie? Tam dalej? Się muszę dostać właśnie na te schody. Właśnie na te schodki. Co tak cicho? No rusz się! Tam. Aaaa! Kurde, Miles, ty kretynie! Szybciej! Dawaj! No! Oby gruby nie skoczył za tobą. A! Dobra. Idziesz? No gdzie ty złazisz, ty idioto? Z powrotem na górę, jeszcze mi nóżkę chapnie. Przypominam, że on był troszeczkę wyższy. Od ciebie, dobra. Zero zagrożenia z twojej strony. Ej, a za muzyczkę mi się podoba, ja bym je dalej ścigał. Gdzie jest? Co? Co jest grane? Aaaa! Kurde, kolo! Czemu zapięte? No gdzie on po raz? Ej, dobra, spokój. Cisza. Spokój. Dobra, ale nie, tu muszę sprawdzać, takie wnęki. Ja by coś w nich będę chował, dobra? Nie, te kanały to były straszne, naprawdę. Nie lubię takich, kurde, wodnych aren, a w Left 4 Dead też jest taka miejscówka. I się brodzi właśnie po kolana w wodzie i zombiaki nabiegają. Mail World, no czyli nie to, co chcieliśmy, a nie, no przynajmniej nie to, co ja chciałem. Nie wiem, jak tam u was. Z zachciękami. O. Tu? Okej, ten molestuje wyjście. Ten nie molestuje nic. Ewentualnie narożnik. Dobra. Powoli. Nie, dobra, nie ma sensu. W ten sposób. Dobra, oko kamery bacznie wszystko nagrywa. O, szyty. Nie, na pewno nie, tam leci czas, okej. Oj, co to było? Co to za zwierzchka dziwna? Nie mówcie, że zaraz wyskoczy ten kolo, nie, oby nie. Chodźmy szybciej. Oddalmy się od niego. Tu nic. Okej, ten był w kaftanie, pewnie mi dużej krzywdy nie zrobi, lećmy za nim. Prosto w ciemność, no pięknie. A nie, sorry. Nie jest aż tak ciemno.
aż takiej poprawy wizji nie ma w trakcie nocnego trybu. Nie, dobra, teraz już maksymalny. Tylko to. Tylko to zostaje. Nikogo za mną. Dzięki Bogu! Dobra. Wyczekaj chwilę. Coś tu się działo. Ej, to nie są ludzie. Ludzie nie wydają takich dźwięków. Uuu, my word, Vita. Syczeniem kobry. No cholera. Dobra, tutaj. Oh shit. Aha, czyli mówisz, że tutaj jest cały mail ward, a tam zostały tylko kobry. I've had about enough of this motherfucking snakes in this motherfucking hospital. Albo psychiatric ward lepiej by pracowało. Nie, ale serio, Miles coś zanotował. Uczta dla much. Ścieki już chyba bardziej cuchnąć nie mogą. Setki ciał stłoczone w jednym miejscu. Tysiące much. Czy to jest właśnie wyjście, o którym mówił kaznodzieja? Znaczy dla nich tutaj, dla tych wszystkich. No, tego pana zwłaszcza, gdzie on ma główkę tu. O. Ej, moment, on już jest typowo martwy. Oczy wywrócone. Oby ich nie odwrócił w moją stronę, bo naprawdę bym się przestraszył. Ej, to kolejna główka. No, dla nich to było wyjście, ale dla Milesa... No w sumie nie chciałbym, żeby taki los go spotkał. Dobra, ale wiecie co, może zanim pójdziemy w świat pewnie kobiet, no bo jak tutaj wszyscy mężczyźni leżą, no to tam zostają tylko kobiety. Kobry. Modliszki. Może tam pójdziemy w następnym odcinku już. Te krzyki. Nie. Dobra, ja sobie robię przerwę, sorry. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej.